Jak myślicie, czy powiedzmy tak 200 lat temu, czy słyszał kto, żeby chodzić do psychologa? No nie bardzo, bo nie było takiego urzędu czy takiego pomocnika w życiu. No a drugie pytanie, a ludzie jakoś żyli czy nie? Można być trzecie, ale to już niebezpieczne, bo to, że żyli, to czy jakoś sobie radzili. Czy lepiej sobie radzili, czy gorzej, jeśli chodzi z głową niż teraz? No to trzecie nie będziemy odpowiadać, ale chciałem wam coś pokazać z Biblii. Coś, co dla wielu współczesnych ludzi będzie szokiem albo takim kamieniem wręcz zgorszenia, skałą zgorszenia. Kiedy przeczytam, co Biblia mówi o poradnictwie psychologicznym. To jest Psalm 62, ale podobne myśli można w innych miejscach Biblii znaleźć. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Jeszcze raz, bo może ktoś się nie skupił. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Rozumiem, że właśnie tym próbują się zajmować psychologowie, żeby uciszyć, uspokoić, polepszyć stan duszy człowieka. Autorzy biblijni są tu bezwzględni. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje. I tu zbawienie nie oznacza pojęcia teologicznego. Od Niego jest ratunek, czyli pomoc. Tylko On jest opoką moją i jeszcze raz zbawieniem, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. To jest stanowisko Biblii. A jakie jest twoje?